Już 25 października wybory parlamentarne, w których ruch społeczny Pawła Kukiza może odegrać ważną rolę w tworzeniu nowego scenariusza dla Polski. W minioną niedzielę muzyk był gościem 6 dni gminy Bożencin, na które zjechali zwolennicy Kukiza z całej Polski. Nie zabrakło również działaczy politycznych, w tym Artura Zawiszy, który po koncercie spotkał się z muzykiem. Jestem na dorocznych dniach gminy Bożencin, choć po raz pierwszy w życiu, ale ze względu na zadawnioną znajomość i koleżeństwo z braćmi Kwaśniakami, z których jeden jest najmłodszy, wójtem gminy Bożencin, a jednocześnie przecież nie będę ukrywał, że ze względu na rysującą się perspektywę współpracy narodowców z Pawłem Kukizem, stojącym na czele ruchu Kukiza, także zapewne zamienimy kilka słów na temat najbliższych planów społeczno-politycznych. No, każdy, kto odpowiedzialnie myśli o najbliższej przyszłości politycznej, czyli październikowych wyborach parlamentarnych, musi przymierzać się do list. Aczkolwiek jeżeli idzie o ruch Pawła Kukiza, to on jest cały czas w stanie tworzenia. My jako Ruch Narodowy patrzymy z ogromną życzliwością na działania Pawła, ale nie jest też powiedziane, że jesteśmy już całkowicie posłowie i wszystko jest ustalone. Jesteśmy w trakcie konsultacji, rozmów, przymiarek. Wygląda to bardzo zachęcająco. Ale póki wszystko nie jest ustalone, jeszcze nic nie jest ustalone. Jak opisuje Gazeta Wyborcza, występ Pawła Kukiza został wpisany do oficjalnego programu samorządowej imprezy, na którą zapraszał wójt gminy Janusz Kwaśniak, włodarz Bożencina oraz jego brat Czesław, działacz narodowy i były radny Małopolskiego Sejmiku Wojewódzkiego. Według informacji dziennika zaangażowali się w kampanię na rzecz ruchu Kukiza. Ten artykuł moim zdaniem jest konfabulacją, oparty jest na nieprawdziwych informacjach. Wydaje mi się, że był elementem ataku na osobę Pawła Kukiza jako lidera ruchu JOW, jak również lidera ruchu społecznego, który powstaje i zapewne będzie uczestniczył w wyborach parlamentarnych. To była taka próba powiązania jego działalności estradowej, czyli zawodu de facto, który wykonuje, z polityczną. No i próba również konfabulacji w zakresie rzekomych uzgodnień, których w ogóle nie było, co do wpływu mojej osoby na kształt list wyborczych w Małopolsce w zamian za ten koncert. Jest to stwierdzenie nieuprawnione, nieprawdziwe, więc no, Gazeta Wyborcza zresztą poniekąd znana z tego typu konfabulacji, jeżeli chodzi o sprawy związane z Pawłem Kukizem. Zresztą sam nie kandyduję w wyborach parlamentarnych. Swoją przyszłość wiążę z Bożencinem. Pracuję tutaj na stanowisku wójta już od 17 lat. Mam jeszcze wiele do zrobienia. Bożencin jest moją pasją. A dokąd zmierza Paweł Kukiz? W życiu zmierza do napisania nowej konstytucji, aby dzieci mogły realizować swoje talenty w Polsce. Jeżeli się uporządkuje system polityczny, napisze się, tak jak powiem, paradoksalnie, jak pani Ogórek była łaskawa powiedzieć, napisze prawo od początku, bo tutaj trzeba napisać prawo od początku. Prawo dla obywateli, a nie dla partyjnych klanów. Ma pani już osoby, które umieją to przygotować? Czy zna pan już takie osoby, które są przygotowane, żeby napisać nową konstytucję? Proszę pani, znam mnóstwo osób, które są przygotowane i które mają już gotowe projekty konstytucji. Znam prawników, znam wybitnych ekonomistów, wybitnych prawników. Powiedziałem, wszystko będzie przedstawione na konwencji chyba 29 sierpnia, chyba także termin nam się jeszcze przesunie, ale bliżej początku miesiąca. Takich osób jest mnóstwo. Kania dodaje, że Gminny Ośrodek Kultury zwróci się do prawników w celu uzyskania prawnej pomocy w rozliczeniu wynikającym z darowizny Kukiza. Dodajmy, że Paweł Kukiz zrzekł się honorarium za koncert w Bożencinie. Jak dodaje na łamach Gazety Krakowskiej Piotr Kania, wynagrodzenie za występ zostało przelane na konto na kilka dni przed przyjazdem Kukiza. Kania dodaje, że Gminny Ośrodek Kultury zwróci się do prawników w celu uzyskania prawnej pomocy w rozliczeniu wynikającym z darowizny Kukiza.